Moi drodzy, jesteśmy teraz przed katedrą w Ratyzbonie. Tutaj papież Benedykt XVI też w tymże mieście wygłosił słynną katechezę, czy taki wykład w Ratyzbonie. Tutaj możemy powiedzieć, nawiązać dzisiaj do dzisiejszej Ewangelii, gdzie Pan Jezus mówi, że jeżeli ktoś chce uderzyć się w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. I tutaj w tymże mieście papież Benedykt rozważał, co to znaczy dżihad i co to znaczy przemoc. Czy nawracanie na wiarę ma być z użyciem przemocy, czy też ma być właśnie wolności. I dzisiaj, szczególnie kiedy patrzymy na Pana Jezusa, który mówił, że jeżeli kto chce Cię uderzyć w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Nie chodziło tutaj o dosłowne nadstawianie policzków, ponieważ Pan Jezus, kiedy był prześladowany i był przed Sanhedrynem, uderzony przez żołnierza, nie nadstawił drugiego policzka, tylko zadał mu pytanie. Co złego powiedziałem? Jeżeli dobrze powiedziałem, to dlaczego mnie bijesz? A jeżeli coś złego, to udowodnij mi, co było złe. Więc każdy ma prawo do własnej godności, do obrony, ale też powinien się powstrzymać od przemocy. Pan Jezus dzisiaj mówiąc, że nie należy używać przemocy, że należy pokonywać zło dobrem, jednocześnie też mówi o tym, że nie jesteśmy dziećmi Bożymi, mamy swoją godność. Jeżeli to możliwe, mamy unikać prowokacji, mamy unikać też pokonywania przemocą. Kiedyś pewien święty, nasz brat Albert Chmielowski, kiedy zbierał dla swoich biednych, odwiedzał różnych bogatych ludzi i w pewnym domu bogatego człowieka ten bogaty człowiek otworzył drzwi i zapytał się, o co chodzi. I wtedy właśnie ten brat Albert Chmielowski powiedział, zbieram dla moich ubogich. Wtedy ten bogaty człowiek uderzył go w twarz. Reakcja brata Alberta była taka, że powiedział tak, dobrze, to było dla mnie, a teraz proszę coś dla moich ubogich. To doświadczenie spowodowało, że ten bogaty człowiek otworzył swoje serce dla ubogich. Przemienił swoje serce, stało się bardziej wrażliwe i dla drugiego człowieka, ale też dla Boga. Nie sztuką jest zniszczyć drugiego człowieka, zabić, powiedzieć, jeżeli nie zostaniesz naszym znawcą, to cię zabijemy, ale sztuką jest właśnie siłą dobra, siłą słowa powiedzieć, zapraszam cię do przyjaźni z Chrystusem. On jest naszym Panem i Zbawicielem. On wyzwoli nas od wszelkiego zła. To zło najpierw jest w nas. I żeby to zło powstrzymać, to najpierw trzeba powstrzymać zło, które się od razu rodzi jako prowokacja na widok zła. Nie mylmy świętego gniewu właśnie z takim daniem się sprowokować tym, którzy próbują nas sprowokować do czynienia zła. Moi drodzy, trochę jestem niewyspany i tutaj rzeczywiście jest duży rodzaj zamieszania. Serdecznie Was pozdrawiam. Niech Pan Bóg Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.